Zalew Sulejowski. Urokliwy kurort, kula u nogi tomaszowskich włodarzy, czy może jedno i drugie? To tu w miniony czwartek odbyła się konferencja prasowa ubiegającej się o fotel premiera Beaty Szydło. Jak się dowiedzieliśmy od starosty tomaszowskiego, wybór miejsca nie był przypadkowy. Panie starosto, z czyjej inicjatywy dzisiejsze spotkanie z panią Beatą Szydło? No, między innymi z mojej. Zależało mi bardzo na tym, aby, mam nadzieję, przyszła pani premier, przyjechała do Tomaszowa, ale Tomaszów to jest miasto, gdzie ona już była. Chciałbym, żeby zobaczyła okolice, bo tu zbiornik Sulejowski, nasz zalew, to jest również nasz powiat. Chciałem, żeby zobaczyła, jak to tu wygląda, jaka jest niemoc w zrobieniu czegokolwiek, bo ciągłe jakieś badania, ciągłe jakieś naukowe, nie wiem, doświadczenia są tutaj prowadzone, a jakość wód sukcesywnie się pogarsza. No właśnie, miejsce jest bardzo piękne, co widać w obrazku za nami, jednakże z tym miejscem wiążą się konkretne problemy. Z czym Tomaszów powiat nie może sobie poradzić i jakie problemy zostaną przedstawione pani Beacie Szydło? Jeśli chodzi, no problemów na pewno będzie więcej, ale ja chcę się skupić tylko na tym jednym problemie, na Zalewie Sulejowskim, aby móc zrobić tutaj tak naprawdę zbiornik rekreacyjny, a nie tylko ujęcie wody pitnej dla aglomeracji łódzkiej, bo tak naprawdę to już nie jest ujęcie wody dla aglomeracji łódzkiej, niemniej jednak dalej są obostrzenia, które nie pozwalają na pełne rozwinięcie w ogóle otoczenia tego Zalewu Sulejowskiego i wybudowania tutaj wielu na przykład przystani, ekomarina mi się na przykład marzy, bo tu w miejscu, w którym jesteśmy, widzimy żaglówki, a otoczenie no, jest mało ciekawe, żeby nie powiedzieć, że byle jakie. O jaką pomoc, w tym finansową, miasto się chce ubiegać? Ja chciałbym, żeby pani premier właśnie zobaczyła, jak tu jest, zobaczyła to miejsce, zobaczyła wodę, a później, gdy no, będziemy lobbować i jechać do pani premier, to myślę, będzie dużo łatwiejsza rozmowa z panią premier, bo ona ten teren będzie znała z doświadczenia, była tu, siedziała, oglądała, więc myślę, będzie dużo prościej zabiegać o środki, o nowe rozwiązania, bo na tym chciałbym się bardzo skupić, na tym mi zależy, bo ten zalew kiedyś tutaj żył, tu było mnóstwo ludzi, no dzisiaj wiadomo, ze względu na jakość wody jest tu bardzo kiepsko. Dlaczego mówi pan o niemocy? Co jest nie do przeskoczenia dla urzędników? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim ten zbiornik jest zbiornikiem retencyjnym, ale tak naprawdę traktowanym jako ujęcie wody pitnej. Łódź i cała aglomeracja łódzka tak naprawdę już nie korzysta, w znikomej części skorzysta z tej wody, a korzysta tylko Tomaszów. To jest trochę takie absurdalne, że woda gdzieś płynie w kierunku Łodzi, potem zawraca z powrotem do Tomaszowa. My w Tomaszowie też mamy studnie głębinowe, które gdyby odświeżył, odbudował, zmodernizował, bylibyśmy niezależni od tej wody tutaj z zalewu, bo widzimy, jaka ona jest. Owszem, ona jest uzdatniana do picia, ale zdecydowanie lepszą jakość i lepsze walory ma woda ze studni głębinowych. Ja chciałbym, żeby tu był zbiornik rekreacyjny do turystyki, odpoczynku, a nie ujęcie wody pitnej, bo to, że jest ujęcie wody pitnej, nie pozwala na zabudowę wokół tego terenu i to jest największy problem. Zabudowę taką konkretną, bo nie mówię jakaś tam budka z piwem czy z lodami, to nie o to chodzi. Tu chodzi o taką zabudowę, gdzie by jakość wód, gdyby przede wszystkim została poprawiona, wówczas no, ten teren by zupełnie inaczej wyglądał przez to, że jednak są chętni, którzy by zainwestowali pieniądze, aby móc tutaj na przykład stworzyć, no tak jak powiedziałem, tą ekomarinę, czy jakąś tam inną przystań, na której by można było no, trzymać sprzęt sportowy i uprawiać turystykę wodną. O jakich kwotach mówimy? No, to już mówimy. Czy były takie szacunkowe wyliczenia robione? W tej chwili nie było takich szacunkowych wyliczeń, to po prostu no, kiedyś była ta słynna opaska wokół zalewu, aby ścieki odbierać. No, wszystko źle się pokończyło. Samorządy gminne inaczej rozwiązały problem, bo nie mogły się doczekać na realizację tej opaski. A więc trochę zmienił się ta niekorzystna sytuacja, jeśli chodzi, bo gminy naprawdę poprowadziły już swoje kanały sanitarne. O pieniądzach nie było mowy, dlatego to jest trudno oszacować. Zresztą, wie pani, tu potrzeba jest no, sukcesywnego nakładu pieniędzy, sukcesywnego. To nie tak, że przyjdzie, nie wiem, ktoś da 100 milionów, 200 milionów i my tu coś zrobimy. Tu po prostu... Czy obiecuje pan, że w swoim czasie sprawowania władzy, jako starosta powiatu, rozpocznie pan wszelkie starania, by taką ekomarinę, by te marzenia pana i marzenia wielu tomaszowian powoli zaczęły nabierać realnego kształtu? No pani redaktor, ja nie obiecuję, że zacznę. Ja już zacząłem. No przecież tu przyjeżdża, mam nadzieję, przyszły premier naszego rządu, więc no, zabiegałem o to, przyjeżdżałem, żeby przygotować tą wizytę. Zresztą dzisiaj jestem również, bo mnie na tym zależy, więc ja już zacząłem. Owszem, to jest jeszcze kampania wyborcza, to tu nie zapadną konkretne deklaracje, bo pani jeszcze nie jest premierem, pani jest na razie posłem, ale mam nadzieję, że za miesiąc będzie już zupełnie inaczej i wtedy to, co rozpocząłem dzisiaj, będę kontynuował dalej, jeżdżąc do Warszawy, prosząc, jak nie u samej pani premier, to u ministrów gabinetu pani premier. I po to chciałem to rozpocząć teraz, żeby potem było łatwiej po prostu. Tomaszów stał się atrakcyjnym miejscem na szlaku przedwyborczych wizyt, tak cofnąć się wstecz. Tak, bo no, prezydent... Ale do atrakcyjności Tomaszowowi jeszcze nieco brakuje. No brakuje, ale pani redaktor, no, ja starostą jestem trochę lepiej jak pół roku. No, prezydent miasta też nie wie, tak samo dokładnie. Więc no, coś zaczynamy. No, jaki skutek będzie, osądzą nas wyborcy za 4 lata. No, na razie robimy co możemy. Uważam, że start nie jest najgorszy. Marzenia starosty co do zalewu są mocno sprecyzowane, byle nie okazały się one atrapą, tak jak odpływająca Zielona Wyspa. Póki co na czwartkowym spotkaniu z mediami oficjalnego wystąpienia z dogłębnym przedstawieniem problemu tomaszowskiego akwenu nie było, a o konkrety przecież chodzi. Skoro konkretów brak, o sprawach zalewu, jak niektórzy mówią, zapomnianego przez Boga i ludzi, będziemy informować. Urzędnicy muszą zakazać rękawy do ciężkiej samorządowej pracy, a nie liczyć na rozwiązanie problemu na szczeblach wyższej polityki. Pan starosta Mirosław Kukliński powiedział, że miejsce konferencji nie było przypadkowe. Od przyszłej pani bądź premiera w ogóle rządu oczekuje realnej pomocy dla tegoż właśnie miejsca. Jaką pomoc zagwarantowałaby pani, gdyby sprawowała urząd premiera właśnie zalewowi Tomaszowowi? Szanowni Państwo, to sprawy lokalne, które dotyczą lokalnych społeczności, muszą być zawsze konsultowane i rozwiązywane przez lokalne władze, więc na pewno powinno być wsparcie ze strony państwa, natomiast nigdy na pewno nie mogą być podejmowane decyzje, które są niezgodne z tym, czego oczekuje lokalna społeczność, więc ja myślę, że trzeba przede wszystkim w Polsce stworzyć system, który będzie dawał możliwość funkcjonowania samorządom, żeby one problemy na swoim terenie rozwiązywały, żeby były wyposażone w odpowiednie środki finansowe. No i wtedy na pewno będzie tak, że pan starosta nie będzie musiał apelować do premiera rządu, tylko że będzie wyposażony w odpowiednie narzędzia, żeby tutaj móc rzeczywiście zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców działać.